Hi Ben. How was it? It's tight. Is it? Yeah, what you do, go in. As you're turning off the road, go up the yard, keep to your right hand side, Tom. When you get to the top, nose yourself to the left and back to the lagoon. Yeah. And what you do then, you have to go in the field and turn around. Right. And just be careful of the machinery. Right. Just in case you catch the tyres or whatever. Okay, so I'll try. You're working out. Alright, I'll catch you later. Ta-ra. Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, ja jestem Tomek i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie jeździć i rozwozić nawóz. Jest godzina 4:45, ja zacząłem o 4:00, sprawdziłem ciężarówkę, podpiąłem nową naczepę i wyjechaliśmy w stronę Widnes, żeby zatankować fertilizer. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek, to na pewno zauważyliście, że miałem problemy z naczepą. Jest to już stosunkowo stara naczepa na wykończeniu i skończyło się tym, że musiałem zawieźć ją do mechanika i zostawić tam na weekend. Także będę ją odbierał dzisiaj po pracy, a póki co wziąłem naczepę kolegi, bo ma wolne, więc zrobimy sobie sobotę na jego naczepie, a około 16:00 pojedziemy odebrać moją niebieską. Mam nadzieję, że ją naprawią i wszystko będzie w porządku, że się wyrobią z robotą, ale nawet jak nie, no to jeszcze niedzielę mogę porobić na tej naczepie. Póki co jedziemy zatankować Digestate, zawozimy go na jakąś farmę, będziemy później patrzeć na jaką, potem pojedziemy do Rowana, czyli do fabryki szybkich posiłków i wrócimy z powrotem na Digestate. Taki jest plan, zobaczymy co z tego wyniknie, a tymczasem jedziemy. Zapowiada się kolejny bardzo ciepły dzień. Ostatnio mamy naprawdę upały w Wielkiej Brytanii, także jak jest wolne, to grillujemy i siedzimy na plaży. A że wolno, to korzystamy. Dzisiaj będę jeździł z kolegą. Jeżeli będzie miał ochotę być na tym odcinku, to będzie. Będziemy się go pytać. A póki co jedziemy do Widnes i zadzwonimy może właśnie do niego, czy wie gdzie jedziemy, bo ja mam niby adres, ale zapytam się czy on tam był, bo zawsze lepiej jest jechać za kimś albo z kimś, jest raźniej i ciekawiej. Hi Ben. I'm good. You're on Digestate today, don't you? Yeah. Have you been into that farm yet? No, I haven't, so no. Because I think it's that lagoon that I went last time, but I'm not sure. It's Alright. Okay. Well, we'll figure it out. I'll follow you. Because I'm doing one Digestate first. I didn't want to go to Rowan too early. So I'll do one Digestate, then go to Rowan, and back on Digestate, so I'll catch you later on as well. I've used the wheels trail around 4:00. I have to go to Blake's to swap again for the blue one. Right, okay, I'll catch you at 3:00. Alright, bye bye. Dojechałem na miejsce, wypełniam papiery, sprawdzam sobie na mapie gdzie jedziemy i widzimy się po załadunku.
Okej, zatankowaliśmy 25 ton 540 litrów czy tam kilogramów, jak kto woli, i lecimy na tą farmę. Ben już pojechał, także gonimy go. Słuchajcie, w międzyczasie, z racji tego, że to jest Digest Date, stwierdziłem, że opowiem wam, jak to się właściwie stało, że zostałem kierowcą. Być może są wśród was osoby, które zastanawiają się nad tym, żeby zacząć pracę na ciężarówkach, czy to mniejszych, czy większych. Ja na swoim kanale pokazuję wam różnego rodzaju pracę. W tym momencie jest to praca na cysternach, ale na przykład w poniedziałek pojedziemy sobie wywrotkami. Pokażę wam, jak wygląda to tutaj u nas. Czasami jest praca na hooklifcie. Widzieliście taki krótki film u mnie na kanale. Jeśli nie, to zapraszam was do oglądania go. Bo to są takie prace, które robimy tutaj czasami. Jeżeli po prostu jakiś kierowca idzie na wolne, trzeba coś pomóc albo go zamienić. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. Co prawda na razie są to krótkie filmiki, ale na pewno zrobimy jeszcze takiego vloga, jak te, co robimy ostatnio. Także jak to się stało, że zostałem kierowcą? Myślę, że mój przypadek jest bardzo podobny do większości przypadków, czyli po prostu na początku pracowałem sobie w magazynie i w innych różnych miejscach pracy i po prostu miałem dość. Szukałem czegoś, co zacznie sprawiać mi przyjemność. Dowiadywałem się o tym, jak zacząć przygodę z transportem, i zdałem swoją licencję na ciężarówki. Tutaj to się nazywa klas 2. I po prostu w moim przypadku było to tak, że wydawało mi się, że jest po prostu zapotrzebowanie na kierowców, że bardzo łatwo sobie znajdę pracę i tak dalej. Miałem paru kolegów, którzy jeżdżą i po prostu powiedzieli mi, że nie ma problemu z robotą, więc po prostu pewny siebie odszedłem z magazynu i zacząłem szukać pracy jako kierowca. Problem jest taki, że tutaj w Anglii na początku, jak się zaczyna, to nie ma się doświadczenia i jest dużo firm, które po prostu nie przyjmują bez tego doświadczenia. No ale jak je zdobyć, skoro nie przyjmują? Słuchajcie, tutaj przyjęło się, że trzeba swoje, że tak powiem, odbębnić przez agencję, czyli idzie się do agencji pracy i po prostu bierze się co jest, żeby tylko to doświadczenie jakoś leciało, a potem z czasem już jest coraz łatwiej. W moim przypadku było to tak, że przez 3 miesiące nie mogłem sobie znaleźć w ogóle pracy, ale był to też taki okres, gdzie nie było jej tak bardzo dużo, bo zauważyłem, że tutaj w marcu jest trochę cisza, przynajmniej u nas. Nie wiem, jak to się ma do palet, do przewożenia różnych innych ładunków, ale u nas taki okres zimowy do marca to jest taki okres, gdzie po prostu nie ma tej pracy tak dużo jak w sezonie. Także ja szukałem wszystkiego, co było możliwe, chciałem po prostu zacząć. Moja pierwsza praca wyglądała na takiej zasadzie, że zadzwonili do mnie z agencji, żebym przyszedł w sobotę zamienić jednego kierowcę. I to była praca na jeden dzień, także ja pojechałem i miałem wyjechać, dostarczać jakieś wanny z innym kierowcą. No i trzeba było je wnieść i od razu zamontować. Przynajmniej na tym powinna polegać ta praca. Jak to było naprawdę, nie wiem, bo jak tylko przyjechałem tam do nich na yard, rozpakowałem się w ciężarówce, to wszedł jako drugi kierowca na pasażera taki smutny dziadziu. No i ja się go wtedy zapytałem, jak to się wszystko robi, bo nie wiedziałem jeszcze wtedy nic tak naprawdę, jak się tachograf wsadza i w ogóle naprawdę w szkole tego tutaj mnie w ogóle nie nauczyli. Także jak zadałem mu to pytanie, to on wyszedł z ciężarówki, poszedł po kierownika, prawdopodobnie powiedział mu, że nie mam pojęcia, co robię, i wrócił z kierownikiem, wysłali mnie do domu, także nic wtedy nie zrobiłem. Minęły 2 tygodnie, zadzwonili do mnie znowu z agencji i tak wylądowałem na śmieciarkach. Na śmieciarkach, wbrew pozorom, praca była bardzo fajna, ale początki były
ciężkie, dlatego że jak ja zaczynałem, to nie miałem zielonego pojęcia, co robić, jak. I jak wylądowałem na śmieciarkach i podobna historia, dali mi takiego młodego chłopaczka, który miał nosić te śmietniki tam, a ja miałem jeździć. No i on tak naprawdę nie miał nawet prawa jazdy na samochody, więc nie bardzo mógł mi pomóc. No i jak tak wyjechaliśmy z jardu, to miałem problemy ze skrzynią biegów. Po prostu trójka i piątka nie wchodziła, a ja nie chciałem omijać tych biegów, więc myślałem, że robię coś źle, po prostu nie wchodziło mi to high ratio w ogóle i tak dalej. Ale próbowałem cały czas, po prostu nie wiedziałem, że ta skrzynia jest zepsuta. Myślałem, że ja coś źle robię, a wiecie, spanikowany, dopiero zaczynałem. Jeszcze jechaliśmy na Liverpool, ta śmieciarka miała taki duży ogon z tyłu, który wystawał przy każdym skręcie, to się zamiatało wszystko po drodze. Więc miałem trochę stresu na początku, po prostu nie wiedziałem, jak to wszystko ugryźć. Ten chłopaczek też nie bardzo mi był w stanie pomóc. Więc końcem końca okazało się, że jechałem na czwórce, żyłowałem to auto przez pierwsze 5 minut i ten chłopaczek do mnie mówi: wracaj na jard, człowieku, bo nie umiesz jeździć. Ale ja już wtedy byłem zdesperowany na tą pracę, więc no nie dałem za wygraną. Starałem po prostu się jakoś to ogarnąć, tą skrzynię, to wszystko. No ale nie szło, więc zatrzymaliśmy się na lay-by'u i mówię do niego po prostu: słuchaj chłopie, sorry, że to tak wygląda, ale no ja nie mogę stracić tej pracy. Jestem już 3 miesiące, że tak powiem, bez pracy, nie mogę sobie jej znaleźć i no widzę to jako ostatnią szansę. Także weszliśmy na YouTube'a, zobaczyliśmy, jak się zmienia biegi, słuchajcie. Wiem, wstyd się przyznać, ale mówię wam jak jest, prawda? Takie były moje początki. Może po prostu ja jestem niekumaty, a może niektórzy z was też znajdą się w różnych ciężkich sytuacjach i będzie sobie trzeba poradzić. No w każdym razie moja była taka, że siedzieliśmy na lay-by'u na YouTubie i sprawdzaliśmy, jak zmieniać biegi. A że miałem 18 z półbiegami, no to dla mnie to była czarna magia. W każdym razie udało się to rozkminić. Zorientowaliśmy się, że nie mamy paru biegów, więc dlatego po prostu miałem jeszcze większe problemy, żeby to wszystko załapać, bo myślałem, że ja robię coś źle, a po prostu nie było tych biegów, skrzynia była na wykończeniu, więc trzeba było te biegi omijać, więc za każdym razem pod górkę miałem problemy, bo ciężarówka im cięższa, tym ciężej było ruszyć pod te górki, wszędzie było ciasno, nigdzie nie mogłem wycofać, a on też nie bardzo umiał mnie, że tak powiem, wycofać, bo teoretycznie powinien być banksmanem, czyli taką osobą do pomagania, jak są jakieś wąskie miejsca, żeby tam pomóc. Już nie bardzo wiedział, o co chodzi, więc jakoś tak we dwójkę próbowaliśmy dać radę. No i udało się, słuchajcie, nie rozbiłem ciężarówki, wróciłem na jard, no i myślałem, że on mnie po prostu podkabluje, że nie zadzwonią już do mnie, że nie wrócę do tej pracy, no bo słuchajcie, naprawdę było źle, na 150 śmietników my zebraliśmy chyba z 10, nigdzie nie mogłem dojechać, nigdzie nie chciałem cofać, bo był młyn po prostu, te małe miasteczka, centrum i tak dalej, naprawdę był młyn. No i tak wróciłem do domu z myślą, że po prostu on tam na pewno mnie podkabluje i to by było tyle z kariery kierowcy. Ale nagle po południu dzwoni telefon i mówią do mnie, żebym na następny dzień przyszedł do pracy z powrotem, więc mówię, ale fajnie, kurczę, chłopaczek mnie nie podkablował, także fajnie, można pomalutku się czegoś uczyć. Wiecie, co się okazało? Jak wróciłem do tej pracy, to dali mi inną osobę, że tak powiem, z którą miałem jeździć, a tamten chłopaczek, owszem, podkablował mnie, tylko nikt mu nie uwierzył, że ja stanąłem i uczyłem się, jak zmieniać biegi na YouTubie. Zmieniać biegi na YouTubie. Więc w każdym razie dali mi Polaka, Darka. Pozdrawiam cię serdecznie, Darku, bo między innymi dzięki tobie nauczyłem się tego wszystkiego. Miałeś do mnie dużo cierpliwości. Jeżeli to oglądasz, to chciałem ci podziękować, bo myślę, że bez ciebie nie miałbym tak łatwo, jeżeli chodzi o początki. Słuchajcie, Darek był bardzo cierpliwy, cofał mnie w każde miejsca, wszystko mi tłumaczył, a że kiedyś jeździł ciężarówką, to naprawdę wiedział, co robi. Nie miałem żadnego problemu, a przede wszystkim mogłem się wyluzować, nie musiałem się tak stresować. Darek naprawdę potrafił wszystko wytłumaczyć i przede wszystkim pomóc w sytuacjach, gdzie po prostu było ciężko. Także jeszcze raz, Darku, dziękuję ci. Jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam cię, bo między innymi dzięki tobie jestem tu, gdzie jestem teraz, prawda?
Także dostałem Darka. Jesteśmy teraz dobrymi kumplami, jeździliśmy przez rok razem. Potem troszeczkę w firmie się posypało, zaczęli kombinować, przenieśli mnie do Witness, nie pasowało mi po prostu dużo rzeczy. I tak się zwolniłem i wylądowałem tutaj. Także słuchajcie, tak naprawdę ten pierwszy tydzień, dwa to jest taki challenge, czyli jest po prostu ciężko, bo trzeba wszystko załapać. Zazwyczaj wrzucają człowieka na głęboką wodę. Ale jak się to przetrzyma i zdobędzie trochę tego doświadczenia i po prostu pomalutku postara się nie rozbić tej ciężarówki, to wszystko powinno być w porządku. Także to była moja historia, jeżeli chodzi o początki. Słuchajcie, dla wszystkich tych młodych kierowców, którzy się za to biorą, nie zawsze tak jest. Czasami jest łatwiej. Ja po prostu mówię, jak to było u mnie. Ja wychodząc ze szkoły bardzo mało załapałem, bo po prostu wybrałem złą szkołę. Mieli stare te ciężarówki. Więc no tak naprawdę końcem końca moja nauka na ciężarówki wyglądała, jakbym jeździł po prostu trochę większym samochodem osobowym. Więc no nie było lekko. Zdałem egzamin za drugim razem. Za pierwszym razem, muszę się przyznać, instruktor mnie oblał, bo dosłownie musnąłem gałązkę, która wystawała na drogę. Pochowałem się przed autobusem, który po prostu ściął na zakręcie, a nie było widać. I miałem do wyboru albo trochę się przytulić do lewej strony i po tej gałęzi tam dosłownie naprawdę dotknąłem ją, także tylko się odbiła, nic się tam nie stało, ani nic, to była mała gałązka. Albo ryzykować i no zbyt blisko tego autobusu, mogłoby się to źle skończyć. Instruktor niestety uznał to jako mój błąd, że to i powiedział, że to mógł być człowiek albo jakiś budynek i trudno, prawda? Może i mógł być, wtedy nie byłoby wymówek, prawda? To, że to była gałąź, to nie znaczy, że nie mógłby to być ktoś, więc ja rozumiem, dlaczego oblałem, a za drugim razem już poszło wszystko idealnie, zdałem bez problemu. Także słuchajcie, no jeżeli się bardzo czegoś chce, a ja bardzo chciałem być kierowcą i byłem zaparty, to da się to zrobić bez problemu, nie jest to nic trudnego, trzeba po prostu wziąć i te pierwsze, powiedzmy, parę tygodni starać się załapać gdziekolwiek i będzie dobrze. A tymczasem dojechałem na stację zatankować, co prawda nie ciężarówkę, tylko pompę tej naczepie, którą dzisiaj mam, bo ta naczepa nie działa na olej hydrauliczny, tylko ma po prostu tak zwany donkey engine i muszę zatankować do niego paliwo, bo jest puściuteńko. Także widzimy się za chwileczkę w drodze na farm. Dobra, zatankowaliśmy pompę, naczepie, paliwa nam nie braknie i jedziemy na farmę, będziemy szukać.
Dobra, wygląda na to, że to tu w prawo, także skręcamy i będziemy patrzeć, jak to wygląda. Zakręt był trochę ciasny, muszę przyznać, a jesteśmy na fulla załadowani, jeszcze pod górkę był, trochę mnie ściągało na to ogrodzenie, ale to nic takiego. Okej, co teraz? Tutaj jest laguna. Puścimy trochę ciśnienia, bo coś nie chce przepchać. Także słuchajcie, ja teraz jadę do Wrexham, do fabryki tych szybkich posiłków.
to już widzieliście w poprzednim filmiku, a jeśli nie, no to oczywiście zapraszam Was do oglądnięcia go. Zaraz po tym pojedziemy z powrotem załadować nawóz i przyjedziemy tutaj na tą farmę jeszcze 4 albo 5 razy. Także ja już nie będę dzisiaj nagrywał, bo nie ma sensu się powtarzać. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik i przepraszam Was, że nie mogę Wam pokazać, jak ładujemy nawóz, ale niestety, tak jak już wspominałem kilka razy, przez przepisy, które mają w tamtej firmie. Także zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, wciśnijcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, a jeżeli byście chcieli, żebym coś zmienił, albo macie jakieś sugestie, lub po prostu jakieś pytania, zadawajcie je oczywiście w komentarzach, a ja postaram się na wszystko odpowiedzieć i oczywiście do zobaczenia w następnych filmach.